Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Timberborn. Kochani, jest to najprawdopodobniej ostatni odcinek przed głosowaniem na nową serię, która odbywa się w sumie na stronie spookyshiro.pl. Nawet nie wiem w sumie jaka będzie następna, bo jeszcze nie sprawdzałem wyników, a nawet nie zmieniłem harmonogramu w tym tygodniu, bo nie miałem na to czasu. Tak mnie zajęło programowanie bota naszego Discorda, że ostatnio spędzam tylko i wyłącznie czas właśnie na tym. Ale kochani, bez zbędnego przedłużania kontynuujemy sobie dalszą serię. Najprawdopodobniej do Timberborna jeszcze wrócimy. To jeszcze nie jest tak, że my już go opuszczamy całkowicie i w niego grać nie będziemy. Tylko po prostu na razie zrobimy sobie przerwę na jakąś inną serię. Okej, więc na pewno będę chciał zrobić jeszcze kolejne budynki, żeby przemieścić tych lokatorów stąd. No bo już zaczynamy sobie robić tutaj tą nową farmę. Zaczynamy robić nowe farmy. Pompy są już tu porobione. Więc tak, teoretycznie możemy sobie zniszczyć wszystko tutaj, co jest porobione. W ten sposób. Tego nie chcemy, niech oni to zrobią. Dobra, jest 20 godzin pracy, więc luksus. Tu mamy 10 bezrobotnych. Ej, no to wy pracujecie, panowie. Zostało 6. 6 bezrobotnych. Dużo was tutaj. Naprawdę jest was dużo. No i musimy sobie w końcu te pompy odblokować. Musimy zrobić sobie wytwórnię metalu. Ale żeby to zrobić, musimy w końcu jakiś metal w ogóle ogarnąć. Więc tak, zróbmy sobie tutaj te schodki. W tą stronę. Zrobimy to w ten sposób. I zbieractwo złomu. Stanowisko złomiarzy. Huta potrzebuje 30 złomu i 20 trybów. Dużo. Huta będzie mniej więcej gdzieś tutaj. Tylko ta woda mnie martwi, bo naprawdę tej wody jest mało. Tej wody jest mało. Chłopaki już powoli tą wodę też wyczerpują. Czy wodę? Plony, przepraszam. Zajęzyczyłem się. Dobra, mamy kolejne. Myślę, że tu śmiało 3 zbiorniki wystarczą. Tu śmiało 3 zbiorniki wystarczą. Punkt odbioru sobie zrobimy na razie z tej strony gdzieś. On jest i tak bezpłatny, więc nam to nie przeszkadza w żaden sposób. I ten budynek sobie zniszczymy. To nie to, to było to. No bardziej by mi pasowało, żeby tutaj coś zrobić, no ale dobra, zróbmy tutaj. Zróbmy to tutaj, połączmy to drogami. I git. I git, dobra. Czy tu już zaczęli coś robić? Zrobili stanowisko zbieraczy, czy złomiarzy, przepraszam. I już zaczynamy złom powoli zbierać. Spoko. Złom zbieramy powolutku. No ta woda mnie strasznie dręczy, bo jest naprawdę jej mało. 113, 115, to tu jest 250. Mało tej wody. Nawet nie mamy gdzie pomp już w tej chwili popostawiać. Taka lipa. Musimy te większe pompy w końcu odblokować. Potrzebujemy jeszcze desek lepszych. Te lepsze deski czego potrzebują? Żywicy. Odblokujmy to. Potrzebujemy żywicy. Ale i pewnie też, no oczywiście, że tak, trzeba też mieć prąd. Trzeba mieć prąd. My prądu nie mamy.
A my prądu nie mamy. Na razie zrobimy to w ten sposób, żeby jak najbardziej odciążyć to wszystko. Myślę, że w ten sposób wystarczy. Dobra, tu już budynek jest stworzony. Tylko tak, trzeba jeszcze zrobić na pewno schody. Potrzeba zrobić schody. Tutaj widzę, że nie mają jak tego robić. Czy tutaj ludzie żyją? 17 jedzenia, no tak za dużo tu nie ma. Wszyscy śpią, wszyscy śpią. Jedzenia nie brakuje, o tyle dobrze. Tu kasztany. Właśnie, czy z tej sosny, z tego co pamiętam, można było zbierać żywicę, prawda? Prawda. A gdzie tu się zbiera tą żywicę? Jakiś subcollecting jest, czy coś takiego? Domostwa. Talaśnika, wytwórnia zębatek, papiernia. A talaśników. Za 500. Kurde, nie mamy tego. Więcej, więcej. Więcej nauki. Mamy jeszcze 6. To w sumie tylko 12 kłód, więc to nie przeszkadza w żaden sposób. Więc tak, dużo mamy jeszcze do zrobienia w tej grze. Od cholery i ciut ciut. Problem z kłodami jest. Nadal tu nie mamy desek. Dwie kłody, a jak tutaj to wygląda? 20 kłód tutaj jest. Czemu ty nie zbierasz w ogóle tego jedzenia? Kodowanie. Mały magazyn. Zróbmy go tutaj. Akurat potrzebuję 15, więc luz. Nie, w ogóle nie zbierają w tamtym obozie w ogóle nie zbierają surowcy. Przyjdzie głód, przyjdzie susza i będzie problem. Nie ma jedzenia. Świetnie. Tu jest jedzenie, ale oni tego w ogóle nie przenoszą. Czemu oni tego nie przenoszą? Jagody 20-20 jest niska. Kurde. Tu nadal schodów nie ma zrobionych. Aha, saving. No nie, no to mi się nie podoba. Bobry robią to chcą. Tu zróbmy migrację populacji 1. Dobra, jest kolejna postać. Strasznie te drzewa długo odrastają, naprawdę. Te drzewa na maksa długo odrastają. Priorytety. Zbieractwo bardzo wysokie. Jak my stoimy ze złomem? Nadal jest zbierany złom. 20 zębatek jeszcze brakuje. A my nie mamy żadnej. Czy w ogóle zębatki są wykorzystywane? Wszystkie deski i kłody poszły tutaj. A zębatki idą tu. Zębatki są długo produkowane. Do tego. No to teraz to dużo właśnie wyjaśnia.
Plus 20 godzin im dajmy. Z żartem słabo stoimy. Bardzo słabo stoimy. Teraz zabrakło z tych 77 batek. To jeszcze jest naprawdę dużo. To jest naprawdę dużo. Pewno punkt odbioru i składowania zrobimy tutaj w tym miejscu, żeby przez ten most sobie bez problemu przeprowadzać wszystko. No ale nie możemy tego zrobić, dopóki nie usuniemy wody. Nie ma takiej opcji nawet. Długo się z tym schodzi, oj długo. Serio tego drewna brakuje teraz. Ja myślałem, że to będzie taki hop-siup na krowę i ciele gotowe, ale widzę, że nie. I w końcu chłopaki zaczęli składować. W końcu jest drewno. I w końcu są jagody. Dobrze, zbierajcie, zbierajcie. Z tą wodą też słabo stoimy. Jest dramat. Dramat wodny. W ogóle po zero. Będzie susza, to jesteśmy w dupie. Serio jesteśmy w dupie. W ogóle nie ruszone jeszcze. Ja nie wiem, czy oni w ogóle to ruszą. Wszyscy poszli spać. 14 osób bezrobotnych, to jest od cholery. Gdzie ja was mogę dać i do czego? O, ciężki temat do pokonania. Dobra, zróbmy sobie to w ten sposób. Zniszczmy te roślinki, które tu są. I zrobimy od początku całkowicie na te... czy gospodarstwo, przepraszam. Będzie jedno gospodarstwo, drugie. I tu też jeszcze będzie jedno i drugie. Dobra, usuń budynki. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tu jest. Dobra, sykniemy to w ten sposób. Dobra, co to jest potrzebne? Kłody. Punkt dystrybucji znów. Nie to. Tutaj jest nowa ścieżka. Nowa ścieżka dystrybucji i tu potrzebujemy jak najwięcej kłód. Tak, to bym chciał w ogóle całkowicie wywalić. Niech oni mi to zniszczą. Wtedy to gospodarstwo też wywalimy, bo to już nie będzie potrzebne. Będzie wielkie, wielkie pole. A w ogóle, wiecie co? Chyba przesadziłem troszeczkę z tym. Więc tak, tu starczą dwa. Tu będzie pole tylko z jednej strony. I tutaj zrobimy drugie. Zasadź na razie marchewki. No,
Domu jest. A, dobra, nie śpią. Dobra. Wyżłobili, wyżłobili. Tu mają być marchewki. Dużo, dużo marchewek. Mega, mega dużo. To nam już nie będzie zaraz potrzebne. Zrobili tu schody. Widzę, że od razu się zapełniło wszystko. Mamy 20 bezrobotnych. Ja pierdzielę, co my z tym zrobimy? Za dużo was tutaj, no. Za dużo was tutaj. Tam ma mieć priorytet najwyższy. Nie, przepraszam, nie to. Tam ma mieć priorytet najwyższy. Jak z drewnem stoimy? No, dupnie stoimy. Za to złom już jest 30 na 30. Tuta może zaraz stanie. Tutaj po 40 zębatek. Ja pierdzielę. Od groma. Od groma. Dobra, marchewki też zasadźmy tutaj, w tym miejscu. Niech one będą non-stop. Tutaj tą wodę usuniemy, tu zrobimy ten punkt dystrybucji. No i tu jeszcze poszerzymy swoje farmy, no nie? Będzie takie wielkie, wielkie, kurwa susza naprawdę, a my jesteśmy bez wody. No potrzebujemy jak najwięcej pomp. Potrzebujemy pomp. Zniszczcie budynki. Potrzebujemy tych pomp od groma. Dobra, tu priorytet najwyższy. No nie ma surowcy w ogóle. Tu na nic nie ma surowcy. Kurde, za dużo nam się bobrów tu robi. 23 bezrobotnych. Czy to jest od cholery? Nie, ja tu chyba jeszcze zrobię jedno targowisko tragarzy. Czy posterunek tragarzy. Też na najwyższy poziom. Niech chłopaki pracują. I niech chłopaki pracują. Tu to jedzenie wyprowadziliśmy? No nie, tu też jest zero. Gdzie jest całe żarcie? Tu jest całe żarcie? Naprawdę oni mają 171 borówek? Ja pierdzielę. Od groma. Borówkowi potentaci. Wszyscy głodują. O, ile osób umarło z głodu. A dobra, przynajmniej te mędy bezrobotne poumierają. Nie, no, mamy za dużo tych ludzi, naprawdę za dużo. Antykoncepcja dla bobrów. Antykoncepcja dla bobrów. 114, 113 bobrów.
Teraz się trochę posypie. Teraz się trochę posypie. Dobra, już jeden jest. Czyli tak, tego również możemy zniszczyć. Więcej marchwi. O. Głód, znów głód. Ale jest trochę jedzenia. Nie narzekajcie. No ale nie za dużo tego żarcia. Kolejki normalnie jak za PRL-u. Czy trzy kłody. Jesteśmy w dupie, jeżeli chodzi o kłody, naprawdę. Wszyscy umierają z głodu. Ja pierdzielę, ile ludzi umarło z głodu. No już przynajmniej 6 bezrobotnych zostało. Idźcie spać, wtedy nie jesteście głodni. Poszło. Poszło. Biedostwo. Od razu się pewnie domki zwolniły, co? A jednak nie. Dawaj żarełko, przenoście to wszystko. To ludzie mi z głodu umierają. Ludzie mi tu z głodu umierają. Wody jest 260. Dajcie jeszcze jedną kłodę. Niech ta pompa już zacznie chodzić. Niech ta pompa już zacznie chodzić. W ogóle to możemy usunąć już, teoretycznie. Zero bezrobotnych, tyle ludzi poumierało. Czy tyle bobrów, nie ludzi. To bobry. Bobrzenice. Stała susza. I robi się nieciekawie. Osiem dni suszy, ja pierdzielę. Uła. Dobra, to stop. Nie irygujecie nic. O kurde, może być ciężko. Wody jest niby sporo, ale no to i tak jest lipa. Tu mają wody sporo. Ale jak nam zabraknie tutaj wody, to już będzie w ogóle Lipton. Wtedy będzie głód. O kurde. Robi się słabo. Ewidentnie robi się słabo. Zbierać to żarełko, zbierać. Jedzenie, zbiory.
To tutaj będzie zbiór jednak. Z tym drewnem tutaj to też słabiutko. 38, to jest pierwszy dzień dopiero minął. Ja pierdzielę. Ale się robi ciężko. Ale tu się robi ciężko. Trzydzieści trzy metry. 0,33. No i zaraz będziemy musieli jednak przestać zbierać wodę. Już jest 400 niby. Musimy przestać. O, zaraz się zrobi źle. Jak sobie ta jedna pompka działa, ale nic więcej. Trochę się uspokoiło? Trochę tak. Ale nadal szału nie ma, dupy nie urywa. Nadal szału nie ma, dupy nie urywa. Dobra, dopiero po powodzi zaczniemy tutaj kombinować z zmianą tutaj tych wód. Musimy sobie obczaić te duże zbiorniki na wodę, bo inaczej to będzie średnio. Czy mamy już żelazo? Chyba nie. Chyba na inne. No to niby dużo nie potrzeba, ale... Ale jednak zawsze. Warsztat stolarski. Był gdzieś chyba przy drewnie, prawda? Chata leśników, nie. Po prostu nam brakowało wtedy... punktów. Kurde, jak to spada w oczach. Znów nam wszystko pozdycha, no. Znów nam wszystko pozdycha. Tu chłopaki jak sobie dają radę? Ci to na luzie. Żarcie mają, wodę mają, wszystko mają. Wiecie, jak już będziemy mieć tutaj ogarnięte te zbiorniki i tak dalej, to na pewno będzie nam łatwiej to wszystko ogarnąć, no. Aczkolwiek, no, w tej chwili jak my tutaj budujemy, tutaj robimy farmy i tak dalej, no to wiadomo, że to gdzieś wszystko schodzi, gdzie nie powinno. I potem takie cyrki wychodzą. Pięciu bezrobotnych, tak w ogóle. I to dużo chyba osób teraz poumierało. I to niekoniecznie z mojej winy. No tutaj nikogo nie było. O. Huta działa niby. Huta niby działa. A czy my gdzieś potrzebowaliśmy żelaza? Jakiegoś budynku? Batki, deski... Nie. Czy ani jednego żelaza nie zrobili, czyżby? O, ile osób dorosło? 20 bezrobotnych, czy 20?
O, sporo was tu. No i woda się kończy. I woda się kończy. 12. 0,12 wody. Czy wysokość? Jeszcze 4 dni. Nie damy rady, nie ma opcji. Skończy się żarcie, skończy się woda i będzie tyle z tego wszystkiego. Ale krucho. Oj, krucho, krucho. No, w razie czego ich przyniosę jeszcze tutaj, nie? Nie będę miał innej opcji. Te plony w razie czego mi bardzo szybko obeschną. Dobra, dobra, śpita. Dzień będzie niestety przerwy, jeżeli chodzi o wasze picie, ale dacie może radę. Może dacie radę. Dobra, ale moi drodzy, to by było na tyle. To by było na tyle z naszej serii Stimberborn, a przynajmniej na daną chwilę. Kochani, jeżeli chcecie zobaczyć więcej z naszych przygód Stimberborna, z tej bardzo chillującej gierki, gdzie w sumie fajnie się po prostu w to klika, głosujcie na nią na stronie spookyshillow.pl. Tam macie harmonogram, jak i głosowanie na następną serię. A tym razem trzymajcie się. Miłego wieczoru, miłego dnia. Gra dla was Shiro. Hej, hej!